Witam Was serdecznie po nocnej podróży. Za 10 minut będę w Damnicy, w ośrodku zarybieniowym Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Słupsk, w którym to ośrodku, tak jak widzieliście na wcześniejszych filmach, wylęgły się i podchowały trocie wędrowne. Serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek. Tak wygląda ta rzeczka. Przepięknie. O, i śpiew ptaków. A tu jeszcze lód. Przypominam, że mamy Wielkanoc. Nadzór wodny. Okej. Jasne. Dobra, idziemy. Fajnie. Teraz pokażę ryby. Panu też pokażę, bo na pierwszym zarybianiu. Chodź. Standardowa procedura. Tak, dobra. Delikatnie, tak mocno nie trzeba. Tako wystarczy. Żeby podejść, nie? Jedną nogą, drugą nie trzeba tam wcale stawać. Dobra, Seba. Co się dzieje? To jest Czemu ja wcześniej nie przyjechałem? Te trocie, które dzisiaj będą wyjeżdżać, są na tych dwóch długostrumieniowych aparatach. Tych. Okej. Okay. One wczoraj jeszcze były na tych aparatach greckiego. Byłeś no nagrywałeś? Właśnie, tak. Aparaty greckiego pokazywaliśmy, tak. Widzą. I to przenieśliśmy. Tutaj mamy jeszcze pstrąga potokowego wyleń. Okej. Okay. Tak, którym będziemy zarybiać w środę. Więc on jeszcze sobie jest na aparatach. A wczoraj, żeby dzisiaj nie tracić czasu, przerzuciliście rybę do aparatów strumieniowych. I stąd będziemy sobie tutaj robić średnią, stąd będziemy załadować. Tutaj mamy przygotowane wagi, worki i tak, żeby to sprawdzić. Ale powiem, co tutaj mamy. Tutaj mamy rozżerowany już taki fajny wylęk troci. To jest akurat trocią paska. Tutaj mamy wylęgi troci, które dzisiaj będziemy wywozić, tak? Tutaj mieliśmy jeszcze przedwczoraj wylęk rozżerowany pstrąga potokowego, który pojechał w dorze Czałęby. Mamy tutaj dzikie pstrągi potokowe na tarlaki zostawione. Tutaj mamy łososie. Mamy łososie z pierwszego tarła, pamiętasz? Są łososiaki. Dzwoniłem do ciebie, że o, mamy łososia, tak? To są właśnie te łososie, nie? Także tutaj mamy te łososie. Ja może przybliżę, poczekam. Jest dobre światło. Jest, złapię. Jest dobre światło tam przy łososiach. Charakterystyczna rzecz, zwróć uwagę na wielkość płetw. Płetw piersiowych tych łososi. Wygląda takie, przypominają trochę z zachowania i wyglądu sandacza, ale mają takie bardzo mocno nastroszone. A faktycznie, widać. No widzieliśmy na tarle łososia, jak samica właśnie płetwy piersiowe sobie rozszerzyła i stanęła. Dzięki temu w bardzo wartkim nurcie, rozszerzając tylko płetwy piersiowe. Zobaczcie, tu jest porównanie. Tu jest trotka. A tu jest łosoś. Tutaj mamy roczne ryby, pstrągi potokowe. Ostatnio puszczaliśmy takie do rzeki Stublicy. To są roczne ryby, tak zwane na rybę kresetny. W następnym basenie mamy trocie zeszłoroczne. Trzymamy je na smolty. Generalnie smolty nie zalegamy smoltem, ale trzymamy je do badań. Naukowcy z Kirś
przyjściu chcą pozdakować smolty z witami, przepuścić je przez przepławki. No i jakby chcemy mieć więcej i lepiej gry wraca, więc na cele naukowe zostawiliśmy takie roczne troci, one się już zaczynają zleczyć, czyli stają się smoltami przeznaczone właśnie do głównie do tych badań, a jak ktoś zostanie, no to też musimy jako wasze zaliwienie. Tutaj mamy rozerwany wylek stronga fotokowego, około 120 tysięcy sztuk. Bardzo duże zagęszczenia. No czarno jest. Tak, jest czarno. Tutaj mamy całkowicie dzikie stronki fotokowe z upały. Zauważcie, jak one się zachowują. Tu są ryby, które od kilku pokoleń rodzice są w stawach, jako tarlaki. A tu są ryby z pierwszego pokolenia od dzikich ryb. One wszystkie są w jednym rogu i udają, że ich nie ma. Nie? Tak się zachowują ryby w pierwszym pokoleniu z dzikich ryb. To zostawiamy na tarlaki. Na dzikie tarlaki no, z dorzeczną chwałą. Łososie, drugie tarło. Tak samo. Łososie, nie, przepraszam, tak. Drugie tarło łososia. Ponadmetrowa samica dała tutaj ikę i ze słupki są łososie. To ze słupki z ostatniego tarła takiego... To jest Wojtek z jednej samicy, tak? Teraz tutaj? Tak, to jest z jednej samicy. Mamy trocie ze słupi z przedostatniego tarła, takiego niedużego. Trocie z upawy, następna porcja trocie z upawy. Idziemy dalej. Tutaj mamy strągi potokowe na rybek wiosenny. Też częściowo może zostawimy na tarlaki, częściowo zostawimy na jakieś selekty do zarybień. Łososie z zeszłego roku, to sama historia co z trociami. To będą smolty, za miesiąc to będą wystrężone smolty. Jest około 2,5 tysiąca ryb. 1,5 tysiąca ma być oznakowane pitami i gdzieś tam na łokomcu z Irsiu będą te wędrówki obserwować. Tu są łososie dwuletnie. Tak jak Ci już mówiłem kiedyś, że chcemy sobie takie zostawić na tarlaki. Prawdopodobnie z tych łososi może się uda pozyskać pierwszą ikrę w tym roku. O! To są ryby z pierwszego pokolenia pochodzące od ryb dzikich. Nie? To co mówiłem. Także jak będzie nam brakowało dzikich łososi, bo jest ich bardzo mało w słupi, to chcemy mieć jakiś taki zapas swojego stada tarłowego. Które tak naprawdę pochodzą bezpośrednio od dzikich ryb. Także to będzie pierwsze pokolenie po dzikich rybach. Okay. Tak, mamy bardzo duże potrzeby, jeżeli chodzi o stroga potokowego naszych rzek. Więc tutaj mamy trzy baseny, strog potokowy 60 tysięcy, 70 tysięcy, 60 tysięcy. To jeszcze nie wszystko, panowie, jeszcze nie wszystko, jeszcze tutaj mamy trochę. Mnóstwo. No i dalej strągi potokowe, bo dużo stroga, bardzo produkuje dużo stroga. I też po 60 tysięcy, po 50 tysięcy. Te ryby będziemy trzymali do rybku letniego, czyli do takiej pół gramówki ryby 4-5 cm będziemy wpuszczali do rzeki. Jak widzisz, trzeba przygotujemy jeszcze nieprzygotowani zupełnie jesteśmy. Szykujemy się na szczupaki, jak widać już u niektórych są już wylegi, a u nas jeszcze nawet nie działa. Jeszcze nawet nic nie jest podłączone, bo tutaj jedna seria, druga seria w słoju. Nie ma czasu, nie? Ale u nas wytarło szczupaków jeszcze tak gdzieś za 2-3 tygodnie. No ja teraz jechałem, dzisiaj miałem minus 7,5 stopnia. No właśnie to chodzi. To dzisiaj miałem minus 7,5. Wszystko się zatrzymało teraz z tymi szczupakami. Ale to dobrze, bo daje nam to jakiś tam czas, żeby się na to przygotować, bo my zawsze gdzieś tutaj jest. Generalnie ta pierwsza faza tarła się udała, nie? Ale mówię o sztucznym, bo naturalne teraz jak złożyła ikrę, to... No to jest po rybach. No. Taki 0,2, 0,3 grama, więc za miesiąc one będą na rybie letnim i będziemy je gdzieś tam puszczać. Ale one wchodzą. No fajnie. No właśnie, bo my tak szybko zaczęliśmy, ale mamy do Ciebie podstawowe pytanie. Czy Ci się udały zrealizować ten wylek i żerowanie w tych okresach, których zaplanowałeś sobie na tej tablicy?
Nie, no to musi się udać. Aha, czyli wszystko zgodnie z planem no dzisiaj wytarło. No kontrolowałeś cały czas. Tak, temperaturę. Nie podali na czas pasz wszystkiego, no to ich nie było. Okej. Okay. A te ryby, które dzisiaj wywozimy, no bo zobacz, te ryby tarliśmy na początku listopada, 8, tak? No. A te ryby, które wywozimy, to było jakiś koniec listopada, początek grudnia, czyli różnica 3 tygodnie. Okay. Ale te się wylęgły w Boże Narodzenie, a te, które dzisiaj wywozimy, wylęgły się 3 tygodnie temu. Czyli w marcu, tak? W połowie marca. Czyli tą temperaturą sobie tak to zrobiliśmy, że te ryby już tuczymy i robimy z nich narybki, one mają rosnąć i puścimy je w maju, kiedy jest mnóstwo pokarmu do większych dopływów. A tamte rybki, które dzisiaj będziemy wpuszczali, czyli wylęgi, trzymaliśmy jak najdłużej na zimnej wodzie, żeby się one szybko nie wylęgły, żeby... Na I teraz widać ten efekt, tak, że zobaczcie, 3 tygodnie różnicy, a mamy w zasadzie tak jakbyśmy zrobili ten prawie, sam rozmiar. A tak jakbyśmy zrobili na duże 4 miesiące różnicy, nie? No nie? No to gratuluję, no. Bo to łatwe jest, jak się patrzy. Także jeżeli chodzi o wylęgarnię, to tutaj jakby tam wszystko powiedziałem. Jeszcze chciałem pokazać tylko tarlaki i panom, i tobie, i znaczy te tarlaki widziałeś. Jak chcę komuś pokazać te tarlaki, to normalnie jak sypniesz, to się gotuje, a jak chcę pokazać, to jest jakiś przymrozek i one, wiesz, takie są trochę niemrawe, nie? Znaczy, no, wiadomo, no, ale te tutaj są niezniszczalne akurat, bo one są zawsze głodne i nawet widzisz, po przymrozku gdzieś tam pobierają pokarm, tylko nie tak efektownie, jak to robią na co dzień, nie? Bo to by się nadawało zdjęć. No to są takie ryby powyżej kilograma już wszystko. Gdzieś tam 50, od 50 do 60 cm akurat te statki. Tutaj mam większe ryby, tylko że one są dzisiaj zupełnie niebrawe. No trudno. O, Gory się tam pokazał. No, tu już się coś zaczyna dziać. To są dzikie potoki, tak? Szybkie, co? No. Bardzo żywe ryby. Mnóstwo tego. I tak wygląda aparat. Strumieniowy. A ten wylęk będziemy puszczać. Decyzja ma dzikie znaczenie.